Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War. Ja? Wiele lat temu, tak. Przewodziłem żołnierzom. A byłeś w tym dobry? To nie takie proste. Czy kiedyś... Dość już pytań, chłopcze. Skup się na tym, co masz robić. Tak jest. Okej, wartość run wzrasta na stałe o 2. Fajnie, fajnie, ale mimo wszystko bardzo, o wiele chętniej posłuchałbym historii Kratosa, ale niestety nie jest nam dane. No dobra, moi drodzy, tam jeszcze mamy do wzięcia. Pod wodą był kolejny wrak. Kolejny sok z drzewa Yggdrasil. I tam jeszcze mamy chyba jakieś złoto do wzięcia, o ile się nie mylę. Widzicie, tam jest taka kałuża. Znaczy kałuża, taka... O, witalność o 2 wzrasta, super. Tu mamy takie to coś takie, o. To sympatyczne takie, to będzie pewnie złoto Egira. And dokładnie, dobra. Okej, moi drodzy, także stąd możemy zwijać. Kurde, normalnie mi się przełyka w końcu, ja pierdzielę, nie. Serio, już tak chyba doszedłem do siebie, powiem wam szczerze. Już tak naprawdę czuję, że raczej ta choroba już mi minęła ostatecznie. Więc fajnie, i tu mamy kolejne soki z drzewa Yggdrasil. Dobra, pozbierajmy sobie oczywiście to wszystko. Już mi się tak też wysiłkowo nie mówi i tak dalej, więc myślę, że już faktycznie doszedłem do siebie. Dobra. Także live'ik w sobotę będzie na pewno. O, siła o 2, super. To mi się podoba. Ha, i teraz tak. Czekajcie, bo ja tak minie. Gdzie my w zasadzie na mapie mniej więcej jesteśmy? Czekajcie, bo jakby chciałem... O właśnie, tu bym chciał podpłynąć. Bo tu mamy kolejny dok, jak to wygląda? Już bardziej nie przybliżę tego, dobra, czyli i to bym musiał naokoło, dobra. Także już wiem, gdzie jesteśmy. Powiedzcie, że tu winda zadziała. Byłoby fajnie, bo tam mamy... Tak, tu winda działa, bo tam mamy sługi Hel do ubicia. Także przydałoby się, żeby ta winda działała. Dobra, lecimy. W ogóle musimy też wpaść do jakiegoś sklepu Broka albo Sindriego, żeby ogarnąć sobie sprzedaż tego artefaktu, tych artefaktów, tego całego zestawu. Okej. Dobra, lecimy. Dawaj go, Atreus. Au, au, au. Dobra, chwyćmy go, bo już ktoś tam mnie od tyłu tyra. Ale dobra, spokojnie, damy radę. Au, au, au. Kurde, miałem kontrę, ajej. Dawaj go, Kratos, jeszcze, dobra. Chytamy dziada. Kurde, Atreus, tego drugiego naparzaj z łuku, byłoby dobrze. Nie w tego. Gdzie jest ten drugi? Boga. Dobrze, kurde, Atreus go złapał nieźle. To mi się podoba. Lecimy z nim. Okej, no i chwytamy go i tyle w temacie. Dobra. Pięknie, udało się. I czyż wróć do ducha kupca, okej. Ostatni okręt. Mam nadzieję, że kapitan się ucieszy. Nie sądzę. Chciał sam odprowadzić załogę na wieczny spoczynek. Ale... nie mógłby tego zrobić. To dla niego bez znaczenia. Nasze zwycięstwo tylko uwydatni jego porażkę. To... czemu to zrobiliśmy? Dobre pytanie, zobaczmy tutaj. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę, to nie. Co, nie zrobimy z tym nic? Nie da się tego przeczytać, czy coś? Widzieliśmy już te runy. Ale nie umiem ich odczytać. Aha, to jest pewnie szyfr Niflheimu, podejrzewam. Moi drodzy, bardzo chętnie bym sobie wziął tą szczelinę, ale obawiam się, że nie damy rady, więc może sobie odpuśćmy to. Ale tak czy siak wykonaliśmy sobie zadanie, więc jest spoko. Dobra. Teraz nam pozostaje tylko wrócić tego ducha. O kurde, on tam aż jest. Tak, to jest to? Czekajcie. Martwy fracht, tak. Dobra, ale tym może zajmiemy się później. Na razie sobie jeszcze poeksplorujemy, popływamy dookoła. I jak już tam nic nie zostanie, to wrócimy właśnie do ducha z zadaniem. Oraz, moi drodzy, udamy się już właśnie do tego przejścia fabularnego. Czy mu naprawdę pomogłeś duchowi? Potrzebujesz doświadczenia. Przecież już dobrze sobie radzę z tymi stworami. Miałeś inny powód. Ten człowiek wzbudzał lojalność. Przyjął odpowiedzialność za swoje błędy i postanowił je naprawić. To wszystko cenne lekcje. Aha. Aha. Dobra, tu mamy chyba... A nie! K
Canyon Landustr, to jest jakaś nowa lokacja. Myślałem, że to jest jaskinia wiedźmy. Ale to nie to. Okej, czyli płyniemy gdzieś indziej. Gdzie my według mapy jesteśmy? Kurde, gdzieś tam lecimy? Oho. W sumie nie wiem do końca, gdzie my płyniemy, ale trzeba to obczaić. Bo to jest znowu jakaś nowa lokacja. Dobra. Także dawaj, Kratosik, szybciej z tą łodzią. Co tak wolno płyniesz? Tu nas nie było, kurde. No tak, nowa lokacja, więc tu nie mogło nas być. Ja pierdzielę, moja inteligencja czasami przewyższa wszelkie inne byty. Ja pierdzielę. Odkryto nową lokację. Chyba tu nie byliśmy. Nie, no oczywiście, no przecież wiadomo, że byliśmy tu wcześniej, no, tylko nowa lokacja nam się odkryła. Dobra, i gdzie my tu? Okej, mamy jakiś nowy dok. Dobra, zobaczmy. Kurde, ale co tu w zasadzie jest? Ukryty obszar odkryto. Kopalnie Landsudr. Aha, to jakaś nowa kopalnia w ogóle. Jak to na mapie wygląda? O kurde. To żeśmy trochę zawędrowali, nie powiem, że nie. No dobra, spoko. O to nam chodzi, tak, totalnie się zgubić w tej eksploracji. Mi się to podoba. Dobra. Także w tym odcinku chyba jeszcze, moi drodzy, fabuły nie ruszymy. Ale czy to komukolwiek przeszkadza, niech pierwszy rzuci kamieniem, kurde. Nie no, nie rzucajcie kamieniami w komentarzach. Nie no, ja mam nadzieję, że wy też się cieszycie, jak ja robię takie eksploracje, bo ja osobiście mega się cieszę. Ale możecie mi napisać oczywiście, czy na przykład chcielibyście już trochę fabuły i tak dalej, żebym ruszył. Czy może, powiedzmy, dacie mi czas na eksplorację i tak dalej. Znaczy wiecie, ja i tak będę eksplorować, ale chodzi mi o to, że jeśli na przykład robię już tego za dużo, to możecie dać znać po prostu i ruszymy chociaż minimalnie kawałek fabuły. Żeby nie było, że tak tylko ciągle eksploruję. Jak coś to mówię, piszcie oczywiście. Widzę chyba kruka Odyna. Jejo, 12 kruk, dobra. I co my tu mamy? Okej, nowa Bea, ma tak się jeszcze na górze chcę porozglądać, ale dobra, myślę, że możemy stąd zlecieć. Okej. Mamy nową bramę szybkiej podróży. To jest fajne właśnie, że tu mamy tą szybką podróż, to jest super. Ej, bez kitu będzie można się może do ducha wrócić, nie będzie trzeba pływać tam. No zobaczymy jeszcze. Na razie w tej kopalni to w sumie nic nie ma, tutaj widzę znowu coś na zamek, ale... Dostaniemy się bez klucza. Bez kitu, bez klucza nie przejdziemy. Dobra, moi drodzy, to nie pozostaje nam nic innego, jak chyba zwijać stąd. Ja popłynę sobie łódką, z tego względu, że nie chcę się nigdzie teleportować. Tylko chcę sobie opłynąć jezioro jeszcze dookoła, bo może jakieś inne lokacje jeszcze odkryjemy. Także mimo wszystko na razie polecimy sobie łódką, a jak już właśnie odkryjemy wszystkie lokacje, to skądś tam się teleportniemy do tego naszego ducha. Dobra. O mówię, zadanie oddamy mu dopiero, gdy będziemy jakoś tak w pobliżu jego, na razie to... Na razie sobie popłyniemy dalej, dobra. Także wypłyjmy stąd i zobaczymy, co nas dalej czeka. Kurde, jak fajnie, że już mi to gardło przestało boleć, nawet nie wiecie, jak się cieszę, serio. Bo kurczę, jednak mimo wszystko, jak nieustannie gadasz do ludzi przez dużą ilość czasu i cię boli gardło, to nie jest najprzyjemniej. Ale mówię, już wyzdrowiałem w sumie w pełni, już tak czuję, więc mówię, live'ik w sobotę na pewno będzie. Dobra. Kurde, mi się nawet przyjemniej pływa w tej grze, nie? W takim sensie, że kurde, ta łódka tak fajnie skręca, chodzi, driftuje. Kurde, po asfalcie, znaczy po wodzie. No, tak. Dokładnie tak. Dobra. Dawaj, Kratosik, jeszcze płyniemy. Jeszcze, ale teraz słońce razi. RTX on 3090 Ti Eagle, po prostu. Dobra, jesteśmy. Teraz czekajcie, bo skąd my żeśmy właściwie przypłynęli? Moment. My byliśmy z lewej, czyli płyniemy w prawo. W prawo, Kratos, nie w lewo. Tutaj, o. W tą stronę. Oho, mamy sok z drzewa Yggdrasil znowu. I tu znowu coś jest? Nie, już myślałem. Dobra. Mamy jakiś nowy dok, zaraz zobaczymy. To jest znowu wejście na wieżę któregoś świata. Okej, okay. Obrona na stale zwiększona o 2, to mi się podoba. I co my tu mamy? Tu chyba winda nie zadziała. Chociaż nie wiem. Nie, nie zadziała. Ale spoko, mamy srebro. Zawsze coś. Okej. Okay. To lecimy dalej. Jak ja wielu takie szybkie wysiadki po srebro i płyniemy dalej. Nie, to jest świetne. Dobra. Tutaj czysto, czysto. Wiem, że są te beczki, już może nie będę dosłownie każdej podpływać. Dobra. Bardzo mi się podoba, jak Mimir tu leży. To jest też świetne. Dobra, i tu jest chyba jaskinia wiedźmy już, czy nie? Dobre pytanie.
Kurczę, nie wiem w sumie, czekajcie. Oj, nie wiem, gdzie my tu płyniemy. Jaskinia Wiedźmy, dokładnie, dobra, to tu wracamy w takim razie. Odbijamy, panowie. I popłyniemy sobie w takim razie już dalej. Okej, czyli chyba zrobiliśmy szkółko, wydaje mi się, co? Co myślicie? Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy my tu byliśmy już, czy nie. Tam jest jakaś skrzynia chyba do otwarcia, czy mi się wydawało. A to jest nowy dok jakiś, patrzcie. Okej, do nas nie było. Aha, to jest wieża strażnicza, ale... Bez kitu, patrzcie, tam jest wieża do... Znaczy wieża, skrzynka do otworzenia. Kurde, tam jeszcze ta głupia zmora. Okej, wyrwała. Kurde, Atreus, gdzie ty strzelasz? Dobra, pięknie, mamy to. Okej. Także udało się. Dobra, my jesteśmy jakoś niżej tej wieży, wydaje mi się. O, moment, moment, nie o to chodziło. Dobra. Tu mamy srebro, tu mamy kolejną bramę do szybkiej podróży. Okej. Tak się zastanawiam, co z tym, bo tam jest skrzynka po drugiej stronie. Jak ja mam tu przejść w zasadzie? Co mi to zrobi? Okej. O, i otworzyło mi się, dobra, super. Aha, taki bajer, rozumiem. Kurde, za nisko. Okej, teraz mi się otworzyła skrzynka, dobra. To dawaj, Atreus, otwieramy. I co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie? Szyfrytę Niflheimu? Zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Chyba nie. A jednak, okej. Dobra, super, także mamy połowę. Okej, teraz musimy się tych kolców pozbyć. Ej, co jest? Czemu to nie zadziałało? No, dobra, teraz możemy przejść dalej. Co, my ogólnie w tej wieży strażniczej już... Co jest? Aha, musiałem to rozwalić, serio. No dobra. Myślałem, że Kratos mi wejdzie już po tym, ale jednak nie. Dobra, także teraz ten dyk. Dawajcie, panocki. Dobra, i co my tu ciekawego mamy, bo mówię, to jest chyba ta sama lokacja, znaczy, ogólnie my byliśmy w tej wieży strażniczej już, ale nie z tej strony zupełnie. A tu jeszcze wiadro jest. No dobra, tu już je zbierzemy później, jak zejdziemy sobie na dół. Teraz tak, tych kolców właśnie musieliśmy się pozbyć. Mam nadzieję, że zejdziemy zaraz na dół, byłoby dobrze, no jeszcze zobaczymy. No, na razie lecimy do góry, zobaczymy, co tam znajdziemy ciekawego. A później mam nadzieję, że właśnie na dół wrócimy jeszcze. Dobra, no chociaż nie... No właśnie, zobaczcie, z której to jest strony. To jest tutaj. I tu mamy skrócik. Okej, no i to jest ten łańcuch, który się zastanawiałem, jak odblokujemy właśnie. Dobra, okej, także wszystko się fajnie łączy. Mamy kolejną skrzynkę. Dobra. W ogóle to jest zabawne, że Kratos zamiast otworzyć skrzynkę, to po prostu ją rozwala pięścią. Nie, to jest genialne też. Dobra. Okej, gdzie my tu jesteśmy w zasadzie? Kurde, jakaś tyrolka tu jest? Ale nie... A mogę ją użyć, ale kurde, ja nie wiem, gdzie ja zlecę. A tam coś było na dole, nie? Aha, to srebro tylko z wiadra spadło, dobra. Taki w to w takim razie. Lecimy tędy, zobaczymy, co tu będzie. Uwaga. Oho, zupełnie nowa lokacja. Nie, nie, tylko nie ty. Dobra. Okej, teraz lecimy z wiedźmą. Kurde. Dobra, chwytamy ją, okej. I powinna już paść. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy faktycznie padnie. Dawaj ją, Kratos, buła, dobra, poszło. Pięknie. Znaczy wiedźma to jest upiór, czemu ja ciągle to mylę, nie wiem. Cały czas mówię wiedźma. No, ujdzie. No, powiedz Kratos coś więcej temu synowi swojemu. Nowa porada, zobaczmy. Upiór przywoływać. Często próbuje przyzywać zmory, więc powinniśmy mu w tym przeszkadzać, aby nas nie przytłoczyły. No dobra, to w sumie dobrze zrobiłem, że zająłem się nią szybko. Tam jeszcze mam jakieś przejście, kurde. A coś tu jest jeszcze ciekawego? No w sumie ten ołtarz tutaj. Ołtarz gigantów już szósty. Popatrz. Chyba. Kolejny. To jest Trym. Lodowy gigant. Tak jest. Szczwana z niego bestia. To Mjolnir? Czy on ukradł młot Thora? No, na chwilę.
Wielu z nich zginęło z rąk Tora. Kto by pomyślał? No i okej, mamy już 6 ołtarz, moi drodzy, także jeszcze tylko 5 nam zostało do końca. Dobra, poczekamy sobie jeszcze na wpis oczywiście. Spis powszechny? Pokaż mi to. Trym, król lodowych gigantów, który skradł młot Tora, ale Tor i tak wszystkich wymordował. A to jest ciekawe, że niby nikt tego młota Tora nie może podnieść, a nagle wszyscy go podnoszą, nie? To jest takie śmiechowe. To tak samo jak chyba w tych, w Avengersach coś tam było, nie? Że, znaczy ja wiem, że tutaj to za uniwersum itp. itd., ale chodzi mi o to, że właśnie... Kurde, tu jesteśmy jakoś od... O, to mogę otworzyć? Okej. Okay. Ale zobaczmy, co jest jeszcze w tej skrzyni. Może to będzie już trzecia część szyfru do tego Niflheimu, byłoby fajnie. No, tak czy siak, moi drodzy, tam w Avengersach pamiętam. And? Nie, symbol sprytu. Pamiętam właśnie jak w Avengersach było coś takiego, że no, nikt nie może podnieść młota Tora. Co to jest? Cholernie się boję do tego podchodzić. Wiecie, nie podoba mi się to. A, mogę już to odczytać, ale to imię. Kara! O! Imię wznieciło ogień. Zobaczmy, jakaś nowa praca. Przywróć światło wieżom światów, dobra. Oho! Dobra, próbujemy. Uwaga, uwaga. O, ja nie wiem, czy to damy radę to zrobić? Ja pierdziel, dobra, szał sparty, myślę. Nie, no to patrzcie, ja mu w ogóle nie zabieram HP. Nie, no. To będzie przerąbane, ale dobra. No spróbuję, tak? No nie mam już wyjścia w tym momencie. Dobra, no coś tam obrywa, chłop. Uwaga. Dobra. Uważaj, ojcze! Nie, no nie żartujcie, nie żartujcie, nie teraz, nie teraz! Bez żartów, no kurde, już go prawie pokonałem. Nie, 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 teraz to ja nie odpuszczę. To jest jakiś pieprzony żart. Widzieliście, ile mu zostało życia? Jemu prawie nic nie zostało. Naprawdę? No naprawdę? No kurde, on w ogóle nie miał HP, no come on! On mnie zabił na resztce życia. Dosłownie. Kurde, przecież jemu nic tam nie zostało już. Ja pierdziele, no taki fail na samym końcu. Poważnie. Nie, lecimy z nim jeszcze raz. On jest do pokonania. Da się to zrobić. Nie będę się odzywał, pozwólcie. Co ty nie powiesz? Shit, nie ten guzik. Dobra, lecimy jeszcze raz. Uważaj! Aha, to niezły ten promień. Ja pierdziel, to tak nie działa. Dobra, nie moi drodzy, ja to zrobię, ja wam gwarantuję, ja go pokonam. Tylko tak, ja zrobię tu cięcie i zrobię to samemu. Dobra, także robimy cięcie, widzimy się za chwilę. Jest, jestem po cięciu, mam to. O kurczę, koniec wędrówki, zobaczmy. Zabij wędrowców. No dobra, i 4 jest na brąz. Udało mi się. O kurczę. Jakiś nowy wpis, zobaczmy. Wędrowiec, to jedni z najtwardszych przeciwników, z jakimi przyszło nam walczyć. Zakłóci w ciężkie zbroje i wyposażeni w wielkie miecze. Kim właściwie są i czego od nas chcą? Mama nigdy o nich nie wspominała. Mam nadzieję, że nie będziemy się na nich zbyt często spot... że co? Że nie będziemy się na nich zbyt często natykać. A, dobra. O, ja cię pitole, co to, moi drodzy, było, nie? O, kurde. Mamy nową pracę jeszcze. Stwórz pancerz wędrowca. Okej.
Kurde, no widzicie, zdrowia mam mało, ale ale dałem radę. Dobra, nie zużyłem nawet chyba kamienia, tego kamienia zmartwychwstania, więc jest spoko. Ale ja pierdzielę, no to była hardkorowa walka, ale udało mi się, to jest dobre. Wiecie, jak już nie miałem wyjścia w tamtej chwili tak naprawdę, już musiałem to zrobić. Kurde. No bo już przecież nie mogłem odpuścić. Jakbym odpuścił, to nie wiem, co ja bym zrobił, no w sensie, no musiałbym się jakoś wycofać stamtąd, pewnie bym musiał tą bramę otworzyć, nie, i wyjść stamtąd, ale kurde, co ja, ciota jestem, to jedy, daliśmy radę, tak, to jest najważniejsze, daliśmy radę, nie, mówię, walka była naprawdę, no, trudna, ale spoko, mamy to za sobą. Okej, tylko gdzie my teraz byliśmy? Tutaj to jest, dobra, podpłynąłem jakoś tam, od tupy strony trochę. Jaki nowy dok? Wieża w Anaheimu. Moment. A co, my tu nie byliśmy? Wait a minute. Czekaj. My tu byliśmy czy nie? Bo już się pogubiłem. Moment, uda mi się na górę, bo nie pamiętam. To jest ta wieża? Ej, pogubiłem się, czekajcie. To jest ta wieża czy nie? Chwila. To nie jest ta wieża. Chyba. Odczytałem to? Kolejne imię. Rota. Oho, to nie jest to. Jednej z Walkirii. Bardzo ciekawe. Jednej z Walkirii? A co mamy za tym przejściem? Aha, tu jest to starcie w szczelinie. O kurde. Nie odczytam ich. A, tego Atreus jeszcze nie umie przeczytać. Dobra, co to jest za lokacja, kurde? A czekajcie, bo to jest to kolejne starcie w szczelinie, tam mamy ten ołtarz. No dobra, na starcie w szczelinie nie jestem gotowy, zwłaszcza z takim paskiem HP, no bez przesady. Dobra, to zostawmy na razie, okej. Dobra, także podejdziemy sobie do łódki od drugiej strony. Dobra. Bo my przypłynęliśmy z tamtej strony, to idziemy teraz tutaj. I zostało nam dużo jeszcze tego do zwiedzania? Chyba nie. Zobaczymy jeszcze. A te krucze klify nam jeszcze zostały. Tam się też woda się opuściła i zobaczcie, jakieś tam nowe rzeczy chyba się poodkrywały. Okej, mamy nowy dok, ale podejrzewam, że to jest ten, gdzie spływamy aktualnie. No teraz właśnie wszędzie te nowe doki się poodkrywały. Dobra, kurde, to jest tak dobrze, że ta łódka się teleportuje. Nie muszę myśleć o tym, a gdzie ja tą łódź zostawiłem? Dobra. Oczywiście jest to nierealistyczne być może, ale... Znaczy być może, na pewno, ale trudno. Jest przyjemnie. Fajnie się gra z tym. Dobra, i tu mamy kolejny dok. Okej, no i zobaczmy, co jest tutaj. Oho, mamy korzenie z tego Alfheimu. I znowu to oczko śmieszne. Co tym, czym ty kurde jesteś? Nie wiem, na razie nic z tym chyba nie zrobimy. Tu mamy jeszcze przejście. Okej, ja tą bramę mogę opuścić niby. Kratos, wyjmiesz topór? A on nie może teraz wziąć. Nie może. Tylko chyba nie tak, moment. Jak to rozwalić? O! No okej, no czyli... Rozwaliłem tam te korzenie, ale co mi z tego? Nie wiem. Rozwalmy jeszcze sobie te tutaj i zobaczymy, gdzie to nas na razie zaprowadzi. Ja pierdzielę, rozległe lokacje. Kurde. Co my tu mamy w zasadzie? O, tu mogę zejść, okej. Kurde, nie wiem, gdzie tu się udać nawet, szczerze mówiąc. Jakieś krokodyna może? Nie, nie widzę nigdzie. No bo tak, tędy nie przejdę, tu jest zamknięte. I znowu to oko. Kurde, co to jest to coś? Dobra, może chodźmy na razie tędy. A, to tyle z pójścia tędy. Dobra, rozumiem aluzję. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wspiąć się tu do góry. Dobra. Ale boję się, że jacyś przeciwnicy zaraz na mnie wyskoczą. A HP mam naprawdę, no, mało. Okej, możemy iść tutaj. I tu mamy skrzynię Norn. Aha! Ja ją otworzę dopiero, kiedy to zrobię coś z tym oczkiem całym. Tylko, że w tym momencie nic z tym nie mogę zrobić. Więc na razie, no, kij w to tak naprawdę. No dobra, no to co? Myślę, że możemy tutaj się przemieścić teraz.
Kurde, ale mówię, boję się, że zaraz mi tu jakaś walka wyskoczy i no, będzie po mnie. Kurde, strasznie mało HP mam. Aha, to jest ta lokacja, gdzie mieliśmy skarb koło zwłok trolla. Okej. Teraz trochę się tu pozmieniało. Dobra, i teraz tak, tu mamy srebro. Oj, to mogę sobie łańcuch zrzucić, dobra. Ale na dół chyba nie chcę schodzić, bo nic tam nie ma zupełnie. Dobra. No to co, to jeszcze tutaj skrzyneczka? I w zasadzie to będzie chyba tyle tu, moi drodzy, bo nie wiem, co my tu jeszcze możemy zrobić. Mamy kolejny skrócik. Oj, to jest ten łańcuch, do którego zastanawiałem się, jak się dostać wcześniej, dobra. O, kamień zdrowia! Oho! Dobra, ale za to potężny. Co tu elfy robią? Dobra, zmieniamy strzały na ogłuszające. Okej. Ten zabity. Ale co tu robią elfy? Chyba, że to nie są. Nie, to nie są elfy chyba. Nie wiem. Dziwnie wyglądają, przypominają elfy. O nie, to jest jakiś. O kurde, uwaga, uwaga. Mamy tu jakiegoś bossa czy coś. O, właśnie o tym mówię, chłopku. Kurde, strasznie dużo HP ma to koleś. Ja, uwaga, uwaga. Ła! Dobra, może tym atakiem giganta. Nie, no ale nawet to mało zabiera. Kurde, gdzie on jest? Ostrożnie. Dobra, nowego Atreus, może jeszcze przewołanie. Dobra, pięknie. Te kruki zadają naprawdę dużo obrażeń, to mi się podoba. Oho! Ostrożnie, pięknie, Atreus, nice. Mogę go chwycić, dobra. Okej, okay, no coś tam wyrwał, ale jeszcze nie zginął. Au, au, au. Kurde, blokujemy, blokujemy. Uwaga, uwaga, bo nic nie widzę. Kurde. Ostrożnie. Kurde, dziadu jeden, umieraj. Ale on jest skubany od pordy strasznie, no. Nie, 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 aj, shit, nie wlazłem w to. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Niestety nie mogę go namierzyć. Ale widzę dziada. Dobra. No nie, no i zaś to oślepienie cholerne, no. Kurde, nie cierpię tego, no. Ej, cool. Kratos, rusz się, jak cię proszę, no. Nie widzę. Padł? Padł, dobra. Exp zdobyto. Okej, na całe szczęście. No ale dzisiaj, no, same trudne walki, kurczę, mam bestiariusz. Ciemny elf lord. Ciemne elfy są większe, szybsze i silniejsze od wszystkich, z jakimi przyszło nam do tej pory walczyć. Ich ataki mogą nas na pewien czas oślepiać i ogłuszać. Walczą podobnie jak reszta ich pobratymców, ale ich ciosy są znacznie mocniejsze. No właśnie, kurde. No był problematyczny ten elf, muszę przyznać. To strasznie. No ale dobra. A, tak się zastanawiam, coś tu u góry jeszcze będzie może ciekawego? Zobaczmy. Chociaż chyba nie, tu była tylko ta skrzynia. No i w zasadzie tyle. Dobra, także stąd możemy zejść. I gdzie my się jeszcze możemy udać teraz? Oho! Mamy ta cel wurma. Aj, aj! Dobra, ten padł. Pięknie! Pięknie! Lecimy z nim. Okej, no i super. Co ty na to? Widzę postępy. No oczywiście, że są postępy, no jak żeby inaczej. Okej, tu robimy kółeczko. Kurde, już się gubię, gdzie tu byłem, gdzie nie byłem. Tu mamy to oczko znowu. A co ja mam z nim zrobić, to nie wiem. Naprawdę. Pewnie jeszcze prędko się nie dowiem. Ale możemy sobie wyjść tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Tu mamy skrzynię, okej. Otwórzmy ją sobie. I tam, moi drodzy, jeszcze po jednej stronie widziałem korzenie. Tego z tej roślinki z Alfheimu. Czekajcie, gdzie to było? Wait a minute, o tutaj właśnie. Także może jak to rozwalę, coś tam się odblokuje. Nie, w sumie to tylko skrócik, tam na górze byliśmy. Dobra. Czyli co, w zasadzie idziemy tędy i chyba to będzie tyle w tej lokacji. No bo nie mam czegoś, co pozwoli mi coś zrobić z tymi oczkami śmiesznymi. Także moi drodzy, no to by było chyba na tyle w tej lokacji. No serio, to już nic nie ma. Dobra, jak to wygląda ta eksploracja naszej api? Czyli prosiliby, żeśmy rzeczy poodkrywali, nie? O kurde. Masakra jakaś.
A jeszcze to nie jest koniec, zobaczcie, bo tu jeszcze musimy to opłynąć. O ja pierdolę, ja tego jest. Jeszcze musimy się do ducha wrócić. No to będzie co robić jeszcze. No ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War. Na razie.